Chyba już wszyscy jesteśmy. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Witold Naturski. Witam Państwa w Domu Europy, bo tak dumnie brzmi nazwa tego miejsca. Jest to wspólna siedziba przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Ta sala jest naszą wspólną salą i zawsze chętnie gościmy zacne instytucje i zacne inicjatywy na tej sali. Dlatego tym bardziej cieszę się, że możemy gościć w tej chwili już 10. jubileuszową, właściwie edycję finalną, wręczenie nagród konkursu Polska Wieś, Dziedzictwo i Przyszłość. Gratuluję pani prezes, gratuluję wszystkim Państwu przede wszystkim tego, że ten konkurs już od 10 lat wspiera mieszkańców polskiej wsi. My też bardzo zawsze staramy się w komisji podkreślać, że wieś to nie tylko rolnictwo, to znaczy tereny wiejskie to głównie, ale nie tylko rolnictwo i należy zwracać uwagę na wszystkie aspekty życia na terenach wiejskich. Zresztą oczywiście Komisja Europejska i Unia Europejska robi to od dawna, a dowodem tego jest chociażby ta słynna dwufilarowość wspólnej polityki rolnej, której drugim filarem jest rozwój obszarów wiejskich. Także jeszcze raz serdecznie Państwa dzisiaj witam. Życzę również, oprócz udanej uroczystości wręczenia nagród, życzę również Państwu udanego i miłego konwersatorium, przepraszam, które, jak rozumiem, będzie odbywać się wokół tej niezwykle ciekawie zatytułowanej książki. Także niestety nie będę mógł z Państwem zostać na tę część, ale proszę, czujcie się Państwo jak u siebie w domu. Ja zaraz jeszcze zadbam o to, żeby ta klimatyzacja to była maksymalnie możliwie włączona, bo to w taki dzień jest potrzebne. Dziękuję bardzo i dobrych obrad. Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze za tak miłe powitanie Fundacji w tym zaszczytnym miejscu. Ja nazywam się Monika Szymańska i mam przyjemność być prezesem Fundacji. I chciałabym również w imieniu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa powitać Państwa serdecznie na podsumowaniu 10. edycji konkursu Polska Wieś, Dziedzictwo i Przyszłość. To dziesięciolecie naszego konkursu zbiegło się z czasem, w którym świętujemy inne jubileusze, 30-lecie wolnej Polski i 15-lecie naszej obecności w Unii Europejskiej. To, że nasza uroczystość odbywa się właśnie tutaj w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, umacnia nasze przekonanie, że promując poprzez konkurs dorobek kulturowy polskiej wsi, wnosimy swój wkład w europejskie dziedzictwo kulturowe i mamy takie rzeczywiste poczucie przynależności do Europy. I myślę, że w tym miejscu warto też przypomnieć, że to wszystko nie byłoby możliwe bez wyborów, które miały miejsce, bez częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Wspominając historię naszego konkursu, warto przypomnieć, że inicjatorem tego działania jest profesor Jerzy Wilkin, obecny tu dzisiaj z nami, przewodniczący kapituły konkursowej, ale również przewodniczący Rady Fundacji i kierownik Zakładu Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Na początku 2009 roku pan profesor wpadł na pomysł, aby ogłosić konkurs na prace promujące polską wieś. W zamyśle było, aby ten konkurs promował polskie rolnictwo, problematykę związaną z rozwojem obszarów wiejskich, ale również dziedzictwo kulturowe. Chcielibyśmy również, aby ten konkurs był elementem takiej publicznej debaty na temat polskiej wsi. Pan profesor Wilkin zgromadził wspaniałą kapitułę konkursową, bez której no, nie obędzie się żaden poważny konkurs i w skład tej kapituły konkursowej wchodzą oprócz pana profesora Wilkina pani profesor Izabela Rylska, pani doktor Barbara Prepeczko, pani doktor Klepacka Sulima, pan doktor Andrzej Hałasiewicz, pan profesor Józef Styk, pan profesor Roch Sulima. Są to, jak Państwo wiecie, wybitne osobistości, wybitni ekonomiści, socjologowie, znawcy kultury i literatury. Udało nam się również zachęcić do współpracy naszego partnera,
pana profesora Jacka Raciborskiego, który właśnie zaszczycił nas swoją obecnością, i wydawnictwo naukowe Scholar, które podjęło się trudnej pracy nad opracowaniem zwycięskich prac, przygotowaniem ich do druku i wprowadzeniem na rynek księgarski. Uznaliśmy bowiem, że nagroda pieniężna dla laureatów nie jest wystarczająca. Ważniejsze jest, aby te prace, które zostaną nagrodzone, żeby mogły być poznane przez szersze grono czytelników. I tym właśnie zajmuje się wydawnictwo naukowe Scholar. Fundacja z przyjemnością podjęła się właśnie tej inicjatywy. Prowadzimy ją od 10 lat i mamy zamiar kontynuować ją przez następne lata. Tym samym chcemy tutaj zadeklarować, że ta inicjatywa będzie przez nas kontynuowana i finansowana. I chcemy dać też wyraźny sygnał, że czekamy co roku na nowe prace. Również na te prace, które dopiero powstaną, na te prace, na które dopiero jest pomysł. Także zachęcamy bardzo do udziału w tym naszym konkursie. Proszę Państwa, dziś mamy nie tylko wyróżnione prace, ale również nagrodę główną. Tradycją stało się, że temat zwycięskiej pracy w jakiś sposób określa tematykę towarzyszącego tej gali konwersatorium. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza praca będzie również inspiracją do ciekawej dyskusji dzisiejszego konwersatorium. A teraz chciałabym oddać głos panu profesorowi Jerzemu Wilkinowi, aby podsumował 10. edycję konkursu. Panie dyrektorze, szanowna pani prezes, szanowni państwo. Jak już usłyszeliśmy wcześniej, jest to 10. edycja konkursu Polska wie, dziedzictwo i przyszłość. Ten czas strasznie, strasznie szybko leci, ale pocieszające jest to, że ten czas był bardzo owocny. U mnie w moim pokoju się już cała półeczka z publikacjami, które są wynikiem tego konkursu, pojawiła. Zaglądam do tych nagrodzonych dzieł i muszę powiedzieć, że mam satysfakcję, że udało się to zrobić, że konkurs jest kontynuowany i tak jak pani prezes powiedziała, prawdopodobnie będzie kontynuowany dzięki właśnie wsparciu fundacji. Cieszę się też, że możemy tę uroczystość przeprowadzić w tym budynku. No to jest taki budynek, który nie myślę o murach, myślę o instytucji. Od kilkunastu lat, no 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej minęło. Nasze prace, działania, także niektóre publikacje wiążą się z problematyką integracji europejskiej. Ale przy tej okazji chciałem powiedzieć, że tak jak tu zaznaczono wcześniej, jest natłok wspaniałych rocznic. Jest dziesięciolecie naszego konkursu. W ubiegłym roku było 20-lecie raportu o stanie wsi, który też jest finansowany i wydawany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i wydawnictwa naukowego Scholar. Było 30-lecie fundacji, jednej z najstarszych fundacji działających w ogóle, organizacji pozarządowych w Polsce. Także to jest, no i oczywiście to, co świętujemy w tym roku, 30-lecie rozpoczęcia transformacji postsocjalistycznej i 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. To są historyczne daty, historyczne etapy rozwoju naszego kraju. Cieszę się, że mogę współpracować w komisji konkursowej z znakomitymi specjalistami. Niektórzy z nich są tutaj na tej sali. Pani profesor Bukra-Barylska będzie przedstawiała nagrodzoną pracę, była jedną z dwojga recenzentów w ramach postępowania konkursowego obok profesora Rocha Sulimy, też znanego antropologa kultury i znakomitego specjalisty problematyki wiejskiej. Jak Państwo wiecie, konkurs nasz ma dwie kategorie. Pierwsza dotyczy prac naukowych, popularno-naukowych,
i w tej mieści się właśnie ta nagrodzona praca, która jest doktoratem obronionym przez panią Elwirę Wilczyńską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest też druga kategoria, bardzo pojemna, w której znajdują się prace literackie, zbiory opowiadań, wierszy, monografie miast i wsi, kroniki, wspomnienia. Także to jest dość pojemna. Otworzyliśmy taką szeroką furtkę na prace dotyczące różnych aspektów i niekiedy zdarzają się perełki, chciałem państwu powiedzieć. Oczywiście my możemy nagrodzić, w sensie nagrody głównej, dwie prace w pierwszej i drugiej kategorii. Zdarza się tak, że jest tylko jedna taka tego typu główna nagroda, jak w przypadku tego roku, ale są też dwa wyróżnienia. Zdarzyło się, że nie nagrodziliśmy tą główną pracą w postaci publikacji żadnej ze zgłoszonych prac, bo warunkiem jest tutaj to, że to jest praca, która ma szansę być czytana przez stosunkowo szerokie grono odbiorców. No po to publikujemy to w postaci bardzo pięknej, takiej w twardej oprawie, bardzo starannie wydawanej, żeby było to świadectwo, trwały efekt badań czy pracy jakiejś tam intelektualnej. Proszę państwa, jestem bardzo wdzięczny i chciałem serdecznie podziękować gospodarzom tego miejsca, komisji konkursowej, która zawsze ma sporo pracy, bo przypominam, że napływa niekiedy 40 parę prac w ciągu roku i to każda z nich jest uważnie czytana, co najmniej przez dwóch recenzentów, a więc jest to spory wysiłek. Także dziękuję bardzo moim koleżankom i kolegom z komisji konkursowej. Dziękuję recenzentom naukowym tej pracy. Także dziękuję serdecznie, bo niestety nie mógł być profesor Włodzimierz Borodziej, znakomity historyk, który zgodził się napisać wstęp do nagrodzonej pracy. Profesor Borodziej pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję wydawnictwu Scholar, tutaj obecny jest założyciel, prezes i profesor Jacek Raciborski oraz redaktor Łukasz Żebrowski. Bardzo, bardzo im dziękuję za wkład w tę całą serię naszych prac. Chciałem powiedzieć na koniec tych podziękowań, że szczególne podziękowania należą Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Proszę państwa, to jest fundacja pozarządowa, która musi zarobić na tego typu inicjatywy. Musi znaleźć pieniądze, żeby sfinansować wydanie takiej książki, nagrody pieniężne, koszty organizacyjne i robi to od wielu lat. Ja już mówiłem wcześniej, że przez 20 lat jest wydawany raport o stanie wsi w wersji polskiej i angielskojęzycznej. To jest duży wysiłek finansowy również. Konkurs również wymaga sporych nakładów. Także bardzo dziękuję i zawsze podkreślam, jak to się dobrze złożyło i to jest jeden z tych owoców transformacji, że istnieją takie fundacje, że mogą działać, są niezależne, znajdują swoje źródła finansowania i wspierają godne inicjatywy. Proszę państwa, wieś jest atrakcyjnym obszarem badań. To nie jest prawdą, że wieś to już jest coś takiego na marginesie, mało znaczącego, że rolnictwo to tylko 2,5% PKB i tak dalej, i tak dalej. Nieprawda. To jest olbrzymi, bardzo, bardzo ważny obszar z różnych względów. Konkurs popularyzuje wiedzę o wsi w polskim społeczeństwie. Podobnie jak i raporty o stanie wsi. One pozwalają lepiej zrozumieć złożoność i bogactwo zjawisk zachodzących na wsi i docenić te zjawiska. Także bardzo się cieszę, że te inicjatywy udaje nam się kontynuować. No i teraz na koniec chciałem wręczyć w imieniu, razem z panią prezes, w imieniu komisji konkursowej, główną nagrodę tutaj pani doktor Elwirze Wilczyńskiej
i drugą nagrodzoną, wyróżnioną pracę pani Pauli Mikołajczyk, zapraszam też, za pracę pod tytułem Sytuacja finansowa gospodarstw ogrodniczych w Polsce. Jest jeszcze drugie wyróżnienie, które komisja, które sąd konkursowy przyznał, pani Haliny Niziołek, i to jest z kolei praca o charakterze literackim. A nam się śniło latanie, taki jest piękny tytuł. No żałuję, bo pani ze względów zdrowotnych nie mogła dzisiaj tutaj z nami być. Także serdecznie gratuluję. To jest ten dyplom, proszę państwa, pani Elwiry Wilczyńskiej, i życzę dalszych sukcesów naukowych, literackich, obywatelskich, no i zawodowych. Generalnie, żeby to był początek świetnej kariery. No i pani Paula Mikołajczyk, która napisała pracę, jak już państwu mówiłem, o gospodarstwach ogrodniczych w Polsce, a w ogóle jest z Poznania, z Uniwersytetu Przyrodniczego, tam napisała tę pracę. Gratuluję i też życzę znakomitej kariery i wielu, wielu satysfakcji, wielu sukcesów. Bardzo proszę. I proszę państwa, przejdziemy wobec tego do części tej takiej, nazwijmy to, panelowej, która dotyczy właśnie tej nagrodzonej pracy. Ja tylko powiem, bo tutaj panie to znakomicie przedstawią. Ja czytałem tę pracę, czytałem wstęp profesora Borodzieja. Stosunki polsko-niemieckie, jak państwo wiecie, to jest ważny wątek w ogóle historii Polski, losów Polski również. Mają swoje dobre strony, ciemne strony, tragiczne strony, ale tak, tak można powiedzieć, jesteśmy obok siebie i te stosunki muszą być jakoś układane, oby były układane jak najlepiej. Pani Elwira przedstawia mało znany aspekt tych stosunków, dotyczący właśnie tego, jak wieś patrzyła na Niemców, jakie były relacje, jaka była percepcja, jakie mity i tak dalej. Także to jest ważna część uzupełnienia historii stosunków polsko-niemieckich. To profesor Borodziej także mocno podkreślił, ale zaczniemy od prezentacji pani profesor Izabeli Bukra-Brylskiej, która była jedną z recenzentek i bardzo gorąco poleciła tę pracę do nagrody. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, rzadko się zdarza, żebym mogła z tak pełnym przekonaniem powiedzieć, że dzięki konkursowi miałam okazję przeczytać bardzo dobrą książkę, może nawet wybitną. I sądzę, że jest ona pozycją bardzo dobrą, wybitną pod wieloma względami. Niektóre z nich tutaj już pan profesor Wilkin nam wskazał. Chodzi mianowicie o stronę merytoryczną, o to, jak pani potraktowała ten temat, jak i językową. Chciałabym to drugie też podkreślić, no, zwłaszcza mając na myśli znaczną część aktualnej produkcji naukowej, w której polszczyzna nie jest najmocniejszą stroną, zwłaszcza uroda polszczyzny i prawidłowość chociażby. W czym upatruję najważniejszych walorów pracy pani doktor Wilczyńskiej? Dotyczy ona, no przecież mówiąc najogólniej, wizerunku obcego w danej kulturze. No, można by powiedzieć, tematu wielokrotnie już omawianego i w związku z tym wydawałoby się dobrze rozpoznanego. Autorka korzysta także z rozległej bazy źródłowej, zarówno dawnej, jak i aktualnej, no ale która też jak gdyby jest rozpoznana, wiadomo, że są materiały folklorystyczne, opisy etnograficzne i tak dalej. Wreszcie odwołuje się do pojęcia obrazu, wizerunku czy tak, stereotypu. To są też określenia, kategorie używane bardzo często przez badaczy. Wszystko to jednak, te trzy poruszone przeze mnie aspekty, zyskują w tej pracy nowy wymiar, nowe ujęcie. Czyni to wszystko w sposób, autorka, w sposób bardzo odkrywczy, pokazując, że
przy poruszaniu znanej chyba problematyki można znaleźć inny, szczególny punkt widzenia na dany problem. Połączyć ze sobą różne rodzaje materiałów, które dotychczas bywały analizowane osobno w ramach poszczególnych dyscyplin. Wreszcie, że można się też odwołać do innych tradycji badawczych, jeśli chodzi o stosowaną aparaturę pojęciową, kategorię, no taką chociażby jak stereotyp, niż te najczęściej współcześnie stosowane. Co mam na myśli, zwracając uwagę na te trzy okoliczności? Potraktuję je skrótowo, aby w prezentowaniu pracy nie zastępować autorki, której ten przywilej należy się przede wszystkim. Więc owe trzy kwestie wymienię po kolei. Wyobrażenia na temat obcych, jakie bada pani doktor Wilczyńska, dotyczą wprawdzie grupy często analizowanej, jaką są Niemcy, ale zostało to pokazane na szerokim tle porównawczym. No, tutaj bardzo były dla mnie interesujące właśnie zestawienia stereotypów dotyczących Niemców, Żydów, Cyganów, innych etnosów, narodowości, z którymi polska wieś miała do czynienia. I jak słusznie zwraca uwagę autorka, niekoniecznie tych świadectw ożywionych kontaktów, ożywionych doświadczeń codziennych trzeba szukać w jakichś szczególnych, stykowych, granicznych położeniach, miejscowościach. Równie intensywne i częstotliwe były one także w obrębie pewnych obszarów, a więc polska wieś nigdy nie była, jak to się mówi, jednolita etnicznie. Musiała stykać się z obcością w różnych aspektach. Po drugie, badane są w tej książce obrazy innych jako coś, co przynależy do danej kultury, do danego sposobu postrzegania świata i w związku z tym podlega mechanizmom tej kultury. Myślę, że to jest bardzo ważny aspekt, ponieważ no, za chwilkę właśnie sięgnę do innych ujęć stereotypu i pokażę, że przy innych ujęciach ten wymiar kulturowy bywa zatracony. No i wreszcie trzecia kwestia warta podjęcia, jeśli chodzi o tę pracę, że autorka zastosowała również takie zróżnicowanie regionalne, pokazując, że no, polska wieś nie była jednakowa, że miały tam miejsce różne doświadczenia i właśnie te regionalnie przestrzenie określone granice tego świata, orbis interior, rzutowały też na różne wizje świata, z którymi były kontakty, ale który uznawano za pod wieloma względami obcy. Druga kwestia z tych, co wymieniłam, tyczy właśnie odwoływania się do rozmaitych źródeł. Pani doktor wymienia tutaj źródła folklorystyczne, bardzo bogate, źródła etnograficzne, przeróżne opisy wsi, miejscowości. Wreszcie dużą rolę przypisuje też i pochyla się nad dokumentami osobistymi, jak je określa, ego dokumentami, czyli przedstawia nam materiały zawarte w pamiętnikach mieszkańców wsi. Ten podział, no właśnie przesądzający o tym interdyscyplinarnym oglądzie, perspektywie ujęcia tematu, jest zarazem zasadą porządkującą tok wywodu, jak Państwo się mogą zorientować. No, delimituje kolejność rozdziałów, pokazuje, jak to w świetle różnych dokumentów, różnych materiałów, owe stereotypy się przedstawiają. No i wreszcie po trzecie, co dla mnie jako socjologa jest chyba najważniejsze, dlatego pozwolę sobie zatrzymać się nad tym dłużej. Obrany przez panią doktor Wilczyńską sposób rozumienia stereotypu także wydaje mi się szczególnie wart uwagi, namysłu i przyjrzenia się temu, jakie momenty, jakie zjawiska on wydobywa. Pozwolę sobie tutaj przywołać jedną z definicji
No właśnie owej takiej nadrzędnej kategorii, jaką się posługują socjologowie, mianowicie stereotypu, w takim brzmieniu, jak jest on najczęściej rozumiany obecnie w obrębie socjologii. Mianowicie socjologowie uważają, że stereotyp to przede wszystkim konstrukcja myślowa powszechna wśród członków danej grupy, oparta na schematycznym i uproszczonym postrzeganiu rzeczywistości, zabarwiona wartościująco, bazująca na uprzedzeniach niepełnej wiedzy. Wpojona jest przez środowisko, utrwalony właśnie przez tradycję. Stereotyp trudno ulega zmianom. Otóż sądzę, że jest to bardziej definicja z punktu widzenia dyscypliny pokrewnej, jaką jest psychologia społeczna, natomiast zatraca pewne istotne elementy patrzenia na rzeczywistość społeczną, jaką prezentuje socjologia. W jednej z książek profesora Baumana można znaleźć właśnie taką definicję klasycznego socjologicznego patrzenia na badaną rzeczywistość, że począwszy od Durkheima, który ufundował tę dyscyplinę jako naukową, nihil est in sensu, quod non prius fuerit in societas. Nie ma niczego w doświadczeniu, w przemyśleniach, w tym, co jednostka, tym, czym jednostka dysponuje, czego by przedtem nie było w społeczeństwie, w jego kulturze, w jego zasadach i regułach. Tymczasem z tej przywołanej definicji można raczej odczytać, że po pierwsze, stereotypy formują się na zasadzie owej niepełnej wiedzy, uproszczonej, że jest ona wynikiem sporadycznych, niedostatecznych kontaktów z czymś, co jest inne, z owymi obcymi i że musi, to jest bardzo ważny komponent w tej definicji, musi ona opierać się czy prowadzić do uprzedzeń, niechęci, ksenofobii, co oczywiście może skutkować aktami wrogości różnego rodzaju. No i również w tej definicji pobrzmiewa tak zwana hipoteza kontaktu, że wystarczy, że ludzie zbliżą się do siebie, poznają się lepiej, znikną owe uprzedzenia, wiedza będzie pełniejsza, no i jak gdyby unieważnione zostaną owe wszelkie dotychczas wymienione cechy stereotypu. Myślę, że materiał, jakim posłużyła się autorka pracy nagrodzonej, sposób analizy tego materiału pokazuje, że właśnie owe stereotypy, owe obrazy innych opierają się na całkiem dobrej obserwacji i na całkiem intensywnych kontaktach z obcymi. Trudno tu wszystko jak gdyby scedować na ową niedostateczną wiedzę czy na wtórny przekaz, prawda, z innych źródeł, że właśnie owe codzienne, potoczne relacje w tych mikroświatach lokalnych ufundowały owe mikrohistorie, które potem jak w kapsule zostały skondensowane w poszczególnych stereotypach. Te doświadczenia ponadto były osadzone w kontekście określonego środowiska, no właśnie polskiej wsi przełomu XIX-XX wiek i polskiej wsi bynajmniej nie jednorodnej, lecz zróżnicowanej. A więc owe stereotypy, owe obrazy czy wizerunki podlegały nie tylko mechanizmom percepcji poszczególnych jednostek i ich były wynikiem ich aparatury psychicznej, psychologicznego wyposażenia, ale podlegały mechanizmom kulturowym, były włączane w szersze konteksty, które, no, tak jak mówią dzisiaj badacze systemów funkcjonalnych, na przykład Niklas Luhmann, są systemami autopoietycznymi. Tutaj niewiele zależy od woli, chęci, animozji czy uraz ludzi, którzy je tworzą, ale bardzo wiele zależy od kontekstów, w które pewne elementy są włączane. Ten kontekst je systematyzuje, włącza w pewne szeregi, nadaje im określoną wymowę. No więc gdyby poszukać innej tradycji badawczej, do której tego typu ujęcie nawiązuje czy przypomina, no to chciałam sięgnąć do takich klasycznych ujęć stereotypu jak Lippmanna, który mówił, że są to konstrukcje, na których opiera się cały porządek społeczny. Są stereotypy gwarancją tożsamości i szacunku dla siebie. To są twierdze obronne naszej tradycji.
Podobnie o stereotypach mówił Hałasiński w swojej pracy Antagonizm polsko-niemiecki, no, z której pani nie korzystała chociażby z tego właśnie przestrzennego podziału, jaki przyjęła. Dla Hałasińskiego również stereotypy to są definicje, na których opiera się cały porządek społeczny, w którym każdy posiada swoje miejsce. No i tutaj Hałasiński również podkreśla, tradycja jest pamięcią społeczną. Gdybyśmy całkowicie tę pamięć pewnego dnia stracili, nie wiedzielibyśmy, czym wzajem dla siebie jesteśmy. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma tu mowy, nie ma tu układzenia akcentu na to, że to właśnie musi nieść ze sobą pewne niepokojące, negatywne zjawiska. No, każde postrzeganie, każde poznawanie operuje pewnymi schematami. To są schematy kulturowe, a wartość, rola, jaką pełnią, są wystarczająco przez tych autorów podkreślane. No, ze współczesnych badaczy profesor Benedyktowicz również mówi, stereotypy to swego rodzaju instrumenty poznania przekazujące tradycje, dziedzictwo i doświadczenie kulturowe. No, kategoria dziedzictwa kulturowego jest teraz właśnie bardzo, bardzo waloryzowana pozytywnie, a więc można spojrzeć również na stereotypy w tej perspektywie, nie takiej psychologii społecznej, że to są uprzedzenia i tylko uproszczenia, ale jako owe właśnie węzełki na chusteczce, supełki albo kapsuły skondensowanych doświadczeń społeczno-kulturowych. Proszę Państwa, gdyby teraz właśnie spojrzeć na tę odmienną perspektywę, to myślę, że autorka bardzo ładnie pokazuje, że owe stereotypy są pod wieloma względami podobne, choć oczywiście się też różnią, jeśli chodzi o rozmaite grupy społeczne. W tej perspektywie porównawczej widzimy, że ów Orbis Interior polskiej wsi przełomu XIX-XX wiek w żaden szczególny sposób chyba nie faworyzował, ani też nie wykluczał, czy nie naznaczał negatywnie grup społecznych, grup etnicznych, z którymi obcował. Pod adresem każdej mniejszości, każdej grupy pojawiały się zarówno pozytywne określenia, jak i negatywne. I autorka to bardzo ładnie pokazuje. Myślę więc, no tutaj przykładem takim może być cytat właśnie z Udzieli, który o tym, że mówią już Moskale, jedzą żywcem dzieci, prawda, więc taki aspekt negatywny. Z kolei cały szereg innych cytatów pokazuje, że nawet ludności cygańskiej czy żydowskiej przypisywano też pewne cechy pozytywne. Więc myślę, że taka analiza kulturowa i bardziej socjologiczna w gruncie rzeczy, jaką tutaj autorka zastosowała, pozwala dostrzec bogactwo tych stereotypów i właśnie ich taką rolę również pozytywną. I proszę Państwa, jeszcze wracając do owej hipotezy kontaktu, która była, jak powiedziałam, zawarta w tych definicjach zaczerpniętych może bardziej z psychologii społecznej, odwołującej się do indywidualnej percepcji jednostki. No, była ona już falsyfikowana niejednokrotnie, natomiast chciałam przywołać takie bardzo ładne określenie, fragment z tekstu Ortegi i Gasseta, który pokazuje nam, że można spojrzeć na ową prawidłowość, jak my poznajemy obcego i co się wtedy dokonuje, jaką proponuje właśnie Ortega Gasset w Buncie Mas. Jest to zupełnie odwrotne spojrzenie niż to zakładane przez hipotezę kontaktu i włączone niejako w owo definiowanie takie, jakie zaczerpnęłam tutaj z opracowań socjologicznych. Ortega i Gasset pisał tak. Ty sam, zanim stałeś się dla mnie wyraźnie określonym ty, jakim jesteś teraz, nie byłeś mi obcy. Sądziłeś, że jesteś taki jak ja. Wprawdzie alter, inny, ale ja, ego, czyli alter ego. Teraz jednak, jak cię lepiej poznałem, zbliżyliśmy się wobec ciebie i innych ty, widzę, że na świecie jest coś więcej niż owo niejasne, nieokreślone ja. Są tu anty-ja. Są nimi wszystkie ty, jako różne ode mnie. Ja zaś jestem tylko drobiną tego świata, tą maleńką cząsteczką, którą dopiero teraz zaczynam precyzyjnie nazywać ja. No więc Ortega i Gasset stawia na głowie tę hipotezę kontaktu, mówiąc językiem socjologicznym, pokazując, że na początku mamy bardzo pozytywne nastawienia do innych, oparte na takim naiwnym przeświadczeniu, jakich poznajemy bliżej, pojawiają się minusy, ale one również pozwalają nam bliżej zdefiniować, poznać własną tożsamość. No, czyli znowu jesteśmy w centrum tej problematyki
socjologicznej, na którą tak tutaj kładę nacisk. I proszę Państwa, zbliżając się powoli do końca, chciałam już tak częściowo anegdotycznie powiedzieć, że lektura tej pracy bardzo, bardzo mnie tak naukowo też wzbogaciła, zwłaszcza w jednym szczególnym momencie. No, klasyczną pozycją dla każdego socjologa wsi jest praca Franciszka Bujaka z roku 1903 Żmiąca, gdzie mamy właśnie osobny chyba rozdział na temat stosunku Żmiącan do ludności żydowskiej. Tam Bujak bardzo wyraźnie podkreśla, że o ile może powiedzieć sporo pozytywnych rzeczy o Żmiącanach, no niestety ich negatywne nastawienie do ludności żydowskiej jest przez niego krytycznie oceniane. I ilustruje te swoje wywody takimi zaobserwowanymi w terenie scenami, kiedy mówi mieszkańcom, tutaj właśnie chłopom ze Żmiącej, zależało na tym, żeby owszem, no, korzystać z jakichś usług, jakie świadczyli Żydzi, ale nie chcieli ich mieć między sobą, w swojej bliskości. Dlatego różnymi metodami odpędzali ich od siebie i między innymi jednym z tych sposobów było to, że na napotkanego Żyda czy grupę Żydów traktowano w następujący sposób, mianowicie szczekając na nich. No i to w takim ujęciu, jak to prezentuje Bujak, może stworzyć wrażenie, że właśnie no, traktowano Żydów jak zwierzęta, jak psy, a więc odczłowieczano ich. Natomiast tutaj w pracy pani doktor Wilczyńskiej znalazłam ciekawostkę, którą zaczerpnęła z opracowania Juliana Krzyżanowskiego z Nowej Księgi Przysłów Polskich, gdzie właśnie to jest w tym fragmencie, kiedy pani charakteryzuje, jak była odbierana mowa, wymowa różnych właśnie etnosów, Cyganów, Niemców czy Żydów. I okazuje się, że brzmienie mowy żydowskiej ludność wiejska nazywała szwargotaniem albo szczekaniem. No, takim to brzmiało w kontekście ich kultury, ich języka, ich społeczności. W związku z tym można troszeczkę chyba złagodzić ten wymowę owej sceny znanej przez Bujaka, mówiąc, no, że ludność Żmiącej zwracała się w swoim przekonaniu poniekąd w języku takim, jaki przypisywała owym obcym, jakimi byli tam w tym pejzażu Żmiącej Żydzi. No, w każdym razie można się z tym zgodzić, nie? Natomiast sądzę, że właśnie tak szczegółowo, głęboko, drobiazgowo potraktowana baza źródłowa pokazuje, jak można łączyć pewne perspektywy, pewne punkty widzenia i wtedy niektóre oceny pojawiają się w trochę innym świetle, a więc no, jest to przede wszystkim naukowo bardzo, bardzo praca inspirująca i wzbogacająca. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło Państwa powitać. Cieszę się, że Państwo tak licznie przybyli. Jak już zostało powiedziane, Diabli z czubami to jest efekt moich badań, które prowadziłam pracując nad rozprawą doktorską. Jest to wersja mocno okrojona i tak można by było powiedzieć uzdatniona do czytania, pozbawiona rzeczy może nudnych, takich, które powinny się znaleźć w rozprawie doktorskiej, ale może niekoniecznie są interesujące. Zakres chronologiczny moich badań obejmował okres od mniej więcej połowy XIX wieku do roku 1939. Ta druga cezura myślę, że jest zrozumiała, bardzo czytelna. To jest wybuch II wojny światowej. I tutaj po pierwsze następują zmiany, które w dosyć istotny sposób przekształcają polską wieś i polską kulturę ludową, czy kulturę chłopską. W etnografii przyjęło się uważać ten rok jakby za taki symboliczny koniec kultury ludowej. Wiadomo, że nie możemy tutaj postawić wyraźnej granicy, natomiast jest to taka czytelna dla wszystkich, wyraźna data przyjęta w badaniach, a z perspektywy moich zainteresowań badawczych ta data jest dodatkowo ważna, ponieważ po II wojnie światowej stereotyp Niemca, czy to jak ludność polska Niemców sobie wyobrażała, co o nich myślała, uległo daleko idącym przemianom, na co miały wpływ wydarzenia II wojny światowej. W związku z tym myślę, że temu okresowi należałoby poświęcić odrębne badania.
No niestety moje moce też są ograniczone, być może to w dalszej perspektywie. Z kolei ta połowa wieku XIX, ta cezura ma taki charakter praktyczny, techniczny, mianowicie w tym okresie mniej więcej pojawia się naukowa refleksja nad kulturą ludową. Inteligencja zwraca się ku kulturze chłopskiej, ku kulturze wsi, poszukując tam pewnych wartości ważnych dla całego narodu polskiego. I możemy mówić o początku etnografii czy ludoznawstwa, jak wtedy te dyscypliny określano. I w związku z tym, że podjęto takie działania w celu poznania i upowszechnienia tej kultury, dzięki temu dysponowałam materiałem badawczym, dzięki temu mogłam sięgnąć w swoich badaniach właśnie do tego okresu. Oczywiście wcześniej również pojawiały się pewne opracowania poświęcone kulturze wsi. Niektóre z nich również uwzględniłam w swoich badaniach, natomiast no, ta refleksja naukowa czy początek takiego namysłu nad kulturą wiejską, no to możemy przyjąć, że to jest połowa XIX wieku. I z tego okresu pochodzą źródła, które ja podzieliłam na trzy kategorie, żeby sobie pracę ułatwić, ale też, żeby ten wywód był bardziej czytelny. Przyjęłam taką kategorię autorstwa źródła. To jest dyskusyjne, jak wszelkie klasyfikacje tego rodzaju oczywiście, ale można tak uproszczając powiedzieć, że te trzy kategorie źródeł, to źródła folklorystyczne, źródła etnograficzne oraz pamiętniki chłopskie, mają innego autora. Źródła folklorystyczne były spisywane przez ludomanów, etnografów, ludoznawców. Była to ustna twórczość mieszkańców wsi, folklor słowny, a więc to, co sobie opowiadano, ale ważna jest tutaj forma tego przekazu. Były to bowiem teksty utrwalone w pewnej określonej formie, która nosi znamiona takiej formy artystycznej, ma pewne takie właściwości, dzięki którym możemy określić ją jako ludową literaturę. I tak też się nieraz w starszej literaturze przedmiotu o twórczości ludowej mówi. I ta forma jest o tyle ważna, że pozwala twierdzić, że teksty w ten sposób przekazywane, a więc tak, aby można było je łatwo zapamiętać i przekazywać dalej, musiały nieść jakąś wartość, wiedzę istotną dla społeczności. W związku z tym uważam folklor, czy teksty folkloru, za ważne źródło historyczne, chociaż niełatwe. Kiedy mówimy o kategorii autorstwa, należy się zastanowić, czy te teksty, które powstawały w łonie kultury ludowej, kultury chłopskiej, były rzeczywiście tworzone przez jakąś społeczność. Natomiast my otrzymujemy już w formie opracowanej przez zbieracza. Na początku te teksty były poddawane cenzurze, cenzurze takiej redakcyjnej. Usuwano z tych tekstów na przykład wyrazy czy treści obsceniczne, ale musimy też mieć świadomość, że to, co badacze nam przekazywali, jest już odfiltrowane w pewien sposób. To ludoznawcy decydowali o tym, co jest warte spisania i pokazania szerszemu gronu. Możemy się tylko domyślać, jakie teksty folkloru nie przetrwały, ponieważ to ci pierwsi badacze wsi decydowali o tym, co folklorem jest. Więc tutaj może jest dyskusyjna ta kategoria autorstwa. Z jednej strony społeczność wiejska, ale z drugiej ogromna ingerencja zbieraczy, którą trzeba brać pod uwagę te teksty analizując. Następnie poddałam analizie źródła etnograficzne i tutaj się znalazły zapiski, rozprawy naukowe, monografie wsi, wspomnienia etnografów, także listy w mniejszym stopniu, w których etnografowie podejmowali interesującą mnie tematykę. Był to często efekt ich badań terenowych, obserwacji, czasami takie refleksje na marginesie. Niestety te stosunki polsko-niemieckie nie należały do
najchętniej podejmowanych tematów. No, mam wrażenie, że nie było to modne zagadnienie w tamtym okresie z różnych względów. Być może dlatego, że etnografowie skupiali się na opisie kultury wsi jako całości, a więc wybierali pewien obszar, nieduży, tak jak wspomniany profesor Bujak pisał o Żmiącej, o pewnej wsi, opisał tę kulturę w taki sposób pełen. Natomiast nie skupiano się na poszczególnych zagadnieniach, na przykład na tańcu ludowym. Traktowano ten taniec jako składową kultury pewnego mikroregionu. Jeżeli wspominano o Niemcach w takich przekazach, to mówiono na przykład tylko o ich obecności, rejestrowano fakt istnienia osad, gospodarstw niemieckich czy funkcjonowania gdzieś w regionie kolonistów. I czasami etnografowie odnotowywali, że stosunki między polską ludnością wiejską a kolonistami niemieckimi są poprawne. Czasami pisali, że nie dochodzi do żadnych kontaktów, że te grupy żyją oddzielnie. Czasami odnotowywano wpływ kultury niemieckiej na polską, widząc w nim zagrożenie dla polskości wsi. W każdym razie te etnograficzne źródła, myślę, że bardzo dużo mówią o stosunku etnografów, ludoznawców do zagadnienia, natomiast może mniej o samym zagadnieniu. Znowu więc musiałam zmagać się z materią źródła, które jest trochę zamglone, nieczytelne, zapośredniczone. Też nie zawsze miałam wiedzę o tym, jak pewne informacje były pozyskiwane. Oczywiście pewne zalecenia były opracowywane, to już Hugo Kołłątaj przedstawił spis zaleceń, do których powinni się stosować badacze, ludoznawcy, którzy chcą zbierać starożytności słowiańskie czy rzeczy ludowe tak zwane, ale w praktyce wyglądało to różnie. W związku z tym tutaj też trzeba brać pod uwagę rzetelność tej pracy. Często etnografowie, szczególnie w tych opracowaniach, które powstawały w dobie zaborów, mieli bardzo osobisty stosunek do tego zagadnienia stosunków polsko-niemieckich. To proszę pamiętać, inteligencja tamtego okresu raczej nie była neutralna politycznie i to były czasy, w których trudno było taką neutralność zachować. Ona chyba nawet nie była wskazana, takie mam wrażenie. To byli ludzie zaangażowani. W związku z tym to też odbijało się w ich pracy, w ocenach, w przemilczaniu również pewnych zagadnień. Więc te dwie pierwsze kategorie źródeł to były źródła, z których musiałam bardzo uważnie wyławiać te informacje, zastanawiać się wielokrotnie, czy rzeczywiście to, co przeczytałam, odnosi się jakoś do rzeczywistości, którą chciałabym opisać, do tego, jak polscy chłopi postrzegali Niemców, czy raczej odnosi się do tego, jak sobie to wyobrażali zbieracze, badacze. Było to trudne. Myślę, że Państwo ocenią efekt tej pracy. Natomiast trzecia kategoria źródeł, pamiętniki chłopów, tutaj już kategoria autorstwa wydaje się oczywista. Chłopi spisywali te swoje wspomnienia najczęściej inspirowani przez odgórne akcje zbierania pamiętników chłopskich. Ogłaszane były szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego konkursy na pamiętniki chłopów, na pamiętniki młodych chłopów. I tutaj rzeczywiście autorami byli mieszkańcy wsi polskiej, oni mogli wreszcie napisać, powiedzieć światu to, co leży im na sercu i bardzo często te pamiętniki też tak się zaczynały. Wiele tekstów w pierwszych zdaniach autorzy piszą o tym, że są wdzięczni. Tutaj najczęściej pada nazwa organizacji, instytucji organizującej konkurs za podjęcie tematu, bo wreszcie mogą komuś powiedzieć o swojej doli. Jest to ujmujące, ale też może uśpić czujność badacza, ponieważ te teksty również były poddane pewnej cenzurze, autocenzurze. Musimy brać pod uwagę to, że chłopi przekazali nam to, co chcieli przekazać. Musimy pamiętać, że też trudno czynić uogólnienia badając taki materiał, ponieważ w okresie dwudziestolecia międzywojennego no, problem analfabetyzmu na wsi istniał, więc ci, którzy potrafili pisać,
i posiedli tę umiejętność, opanowali ją na tyle biegle, żeby stworzyć długi tekst spełniający określone wymagania. Konkursom towarzyszyły regulaminy. Instytucje, które je ogłaszały, chciały pozyskać pewne informacje. W związku z tym szczegółowo instruowano autorów, jak pamiętniki mają wyglądać, jaką mają mieć strukturę, jakie informacje mają zawierać, więc tutaj ta swoboda twórcza była mocno ograniczana. Być może to pomagało chłopom skonstruować rzeczywiście ten wywód, ale z drugiej strony na pewno też sprawiało takie, ograniczało w pewien sposób pewnymi ramami tę swobodę tej wypowiedzi. Jeżeli autorom zależało na wygranej, to domyślam się, że podążali za instrukcją, natomiast nie pozwalali sobie na jakieś wycieczki. Oczywiście to się zdarzało. Człowiek ma taką naturę, że lubi opowiadać, lubi opowiadać o sobie, a jeżeli przez całe stulecia ta klasa nie miała właściwie możliwości takiego wyrazu, no to korzystali z niej. I dzięki temu miałam materiał, na podstawie którego mogłam skonfrontować to, co chłopi sami chcieli o sobie powiedzieć, z tym, co na ich temat mieli do powiedzenia badacze. I było to bardzo ciekawe. I te źródła, o których Państwu opowiedziałam teraz, ta kolejność, w jakiej je wymieniłam, nie jest przypadkowa, ponieważ wyszłam z założenia, że te źródła folklorystyczne przekazują nam taki rdzeń utrwalonych, chronologicznie najstarszych przekonań, że tam są zawarte te komponenty obrazu Niemca, które są w kulturze ludowej długo i są utrwalone, są przekazywane, więc możemy uznać je za trwałe. W źródłach etnograficznych z kolei mamy już do czynienia z interpretacją tego świata, tej rzeczywistości przez badaczy, więc mamy spojrzenie na tę kulturę z zewnątrz. I są to źródła, których wiek możemy ocenić, są więc chronologicznie nieco młodsze od materiału folklorystycznego, natomiast pamiętniki uznaje za ten materiał chronologicznie najnowszy i to znajduje też odzwierciedlenie w strukturze książki. W pierwszym rozdziale chciałam przedstawić wyjątkowość stereotypu Niemca na tle stereotypu obcego w ogóle. Okazało się bowiem, że ta figura Niemca nie była mocno obecna w kulturze wsi polskiej. On nie był nadreprezentowany w źródłach zdecydowanie. Natomiast kiedy się porównało ten obraz z innymi, okazało się, że w tym stereotypie zawiera się wiele cech, których nie ma w stereotypach czy wyobrażeniach na temat innych grup etnicznych i są też takie, które pojawiają się we wszystkich niemal wyobrażeniach na temat niemal wszystkich grup etnicznych, na temat Litwinów, Cyganów, Żydów, Tatarów. Natomiast w obrazie Niemca ich brakuje. I te cechy również uznałam za istotne. Ich brak w obrazie Niemca również coś mówi na temat wyobrażeń ludności chłopskiej na temat Niemców. W rozdziale drugim, trzecim i czwartym analizuję po kolei materiał źródłowy, o którym Państwu już opowiedziałam. I zastanawiam się, na ile szczegółowo opowiadać Państwu o wynikach moich badań, ponieważ to nie chciałabym psuć Państwu lektury, więc może tylko bardzo krótko opowiem o tym, co mnie zaskoczyło, kiedy pracowałam nad tym tekstem, co przeczuwałam, ale czego się nie spodziewałam, a przede wszystkim nie spodziewałam się, że objawi mi się to z taką siłą. Mianowicie, pracując na tych trzech kategoriach źródeł, doszłam do wniosku, że to, co robię w pierwszych rozdziałach, kiedy bazuję na materiale zapośredniczonym, na materiale, który wyszedł spod ręki badaczy, to tak na dobrą sprawę nie rekonstruuję stereotypu Niemca w kulturze ludowej,
tylko to, co w środowisku wydaje się nim być. Szczególnie rozdział pierwszy, który ma taki charakter opisowy i w którym chciałam zrobić rekonesans pewien i jakoś usytuować ten stereotyp Niemca na tle innych stereotypów etnicznych, jeżeli można tak powiedzieć, okazało się, że te utrwalone w nauce przekonania nie zawsze się pokrywają z tym, co można wydobyć z lektury chłopskich pamiętników, a więc tych źródeł, które możemy uznać za najbardziej, w największym stopniu oddające to, co chłopi właśnie myśleli, jak postrzegali rzeczywistość, bez względu na to, czy chcieli nam to objawić, czy nie. Gdzieś czytając między wierszami można przecież różne rzeczy wychwycić. I okazało się, że ten stereotyp Niemca owszem funkcjonował, ponieważ jest ważną kategorią dla naszego postrzegania świata. My też nie jesteśmy na tym tle przecież wyjątkowi. Lubimy sobie kategoryzować rzeczywistość, żeby łatwiej się w niej poruszać. To jest oczywiste. Natomiast lektura pamiętników wykazała, że tych wizerunków Niemca jest wiele. Że to, jak poszczególni przedstawiciele kultury chłopskiej, nieważne jak głęboko w niej osadzeni, jak bardzo mocno ukształtowani przez te tradycyjne wartości, w kontakcie z Niemcami, do którego dochodziło przecież po uwłaszczeniu, podejmowali pracę w niemieckich folwarkach, wyjeżdżali w celach zarobkowych do pracy sezonowej czy na stałe, znali też Niemców z opowiadań tych osób, które wyjeżdżały, wracały i mówiły o tym świecie, który widzieli. Okazuje się, że ten stereotyp, on nie ulegał może całkowitej erozji, ale był wzbogacany o pewne dodatkowe elementy. Życie weryfikowało przedsądy, z którymi ci ludzie wyjeżdżali, czy które mieli do momentu poznania przedstawicieli innych nacji, w tym przypadku Niemców. I okazuje się, że bardzo trudno mówić o pewnym monolicie, jakim mógłby być stereotyp Niemca. Myślę, że byłoby to bardzo krzywdzące wobec tych ludzi, o których pisałam. Mam wrażenie, że zapominamy czasami o tym, że kultura ludowa jest tworzona przez ludzi. Mówimy o społecznościach, grupach, natomiast to są w dużej mierze też jednostki z ich własnymi doświadczeniami, osobowościami, charakterami. I lektura pamiętników pozwoliła to wychwycić i uświadomiłam sobie, że rzeczywiście powinniśmy z dużą ostrożnością formułować pewne ogólne sądy, ponieważ po pierwsze my sami możemy zabrnąć w kozi róg, czy zacząć gonić własny ogon, powtarzając pewne utarte, bezpieczne już takie sformułowania, a z drugiej możemy odrzeć przedmiot naszych badań z tego, co jest najpiękniejsze, czyli z tych zagadek, tajemnic, które przecież, których szukamy i które próbujemy rozwiązywać. Myślę, że nie będę dłużej mówić o samej książce. Liczę na to, że Państwo przeczytają ją zachęceni moim wystąpieniem, a korzystając z tego, że mam jeszcze chwilę, chciałabym podziękować bardzo serdecznie pani prezes Monice Szymańskiej i chciałabym bardzo podziękować też pani Sylwii Konopackiej-Bąk oraz pracownikom wydawnictwa naukowego Scholar, oczywiście recenzentom. Bez państwa pracy nie moglibyśmy dzisiaj rozmawiać o książce, o kontaktach międzyetnicznych. Bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj przyjechać. Na koniec jeszcze chciałabym poświęcić słowo profesor Wiolecie Wróblewskiej, która nie mogła niestety przyjechać, była promotorką mojej pracy, bardzo inspirującą i motywującą. Myślę, że należy się jej przynajmniej słowo podziękowania, mimo że nie mogła być z nami obecna ze względu na służbowe zobowiązania i dziękuję bardzo moim rodzicom, którzy też są na sali obecni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani doktor.
To takie bardzo stymulujące informacje o warsztacie, o wynikach tej pracy i zachęcające do lektury. To jest niezwykle ważne. Bardzo się cieszę, że pani doktor Agnieszka Łada przyjęła zaproszenie na nasze seminarium. Pani doktor jest dyrektorką programu europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych i tak mi się wydaje, że teraz otrzymamy trochę bardziej współczesny obraz relacji Polsko, czy postrzegania Polaków i Niemców właśnie, co uzupełni nas obraz, który komponuje się w temacie naszego konwersatorium, stereotypy i obawy wobec obcych. Bardzo proszę, pani doktor. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Muszę powiedzieć, że to jest dla mnie duży zaszczyt i przyjemność, że mogę troszeczkę moimi badaniami wpisać się w to, o czym państwo tutaj rozmawiacie z tej perspektywy polsko-niemieckiej. Zostałam zaproszona, żeby podzielić się z państwem wynikami czegoś, co w Instytucie Spraw Publicznych, czyli także w organizacji pozarządowej, prawie tak samo leciwej, jak tutaj fundacja, robimy już od roku 2000. To jest projekt pod tytułem Barometr Polska-Niemcy, gdzie mierzymy tym naszym barometrem trochę coś innego niż tutaj pani doktor, trochę bardziej współczesne rzeczy, czyli wzajemne postrzeganie się Polaków i Niemców obecnie, czyli w roku 2000 aż do roku 2019. W tych badaniach zaczętych jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej chcieliśmy pokazać, jak dwa społeczeństwa siebie rozumieją, gdzie są problemy, co należy także zrobić, żeby te problemy rozwiązywać. Właśnie w kontekście jeszcze wtedy przygotowywania się do polskiego wejścia do Unii Europejskiej, bo integracja europejska to prawo, to polityka, to gospodarka, to było 1000 norm prawnych, ale to przede wszystkim ludzie. Pisała pani doktor w swojej publikacji. No i oczywiście też ci współcześni, to jak o sobie myślimy, wpływa na współpracę, w Unii Europejskiej, też tą bilateralną. I to pokazują moje wyniki. Jeżeli mówimy o tym projekcie, tak jak wspomniałam, to jest badanie opinii publicznej, czyli to, co reprezentatywna grupa Polaków i Niemców myśli o sobie. Robimy to od roku 2000 w obu krajach, czyli mamy porównanie obu społeczeństw i dynamikę na przestrzeni lat. I to jest szczególnie ciekawe. Oczywiście to się nie da porównać z tym, co bezpośrednio z tym, co zrobiła pani doktor, z tymi opiniami. Natomiast myślę, że coś w tym jest, jak tak słuchałam obu prezentacji, tak sobie myślałam, że to, co zaproponowałam państwu na dzisiaj, troszeczkę, mam nadzieję, właśnie nadbuduje to, co już usłyszeliśmy. Zadajemy pytania jak najbardziej aktualne, czyli o politykę, ale także o takie kontakty międzyludzkie i o te kontakty międzyludzkie dzisiaj bym się wolała otrzeć, a nie o tą wielką politykę, bo też o tym pisała pani doktor. Dlatego teraz to, co zaprezentuję, to będą badania zeszłoroczne dotyczące wzajemnej sympatii, akceptacji w różnych rolach społecznych, obrazu drugiego kraju i społeczeństwa, bo myślę, że to bardziej nawiązuje do badań pani doktor. My w tym roku wypuściliśmy kolejną edycję. Co roku jest trochę inny punkt ciężkości dotyczący bardziej postrzegania historii i polityki globalnej. Też zachęcam, jeżeli będziemy mieli jeszcze czas, to może dwa slajdy pokażę. Natomiast tym razem skupmy się na tym, co myślę też państwo przeczytacie w książce, no ale już nieco bardziej współcześnie. Jeżeli mówię badania reprezentatywne, to jest już zupełnie inna metodologia niż o której słyszeliśmy przed chwilą, czyli jako ilościowa, reprezentatywna 1000 Polaków i Niemców po obu stronach granicy, wybrana statystycznie tak, żeby odpowiadało to obrazowi społeczeństwa, czyli też jest wieś, są miasta, różne regiony, różne kategorie wiekowe. Tacy Polacy i Niemcy w pigułce zostali przepytani metodą face to face, czyli wywiadów bezpośrednich, w socjologii uważanych za i w takich badaniach bardzo, bardzo wiarygodnych. I generalnie jak pytamy się takie... Najprostsze pytanie stawiamy w tych badaniach. Co przychodzi panu, pani do głowy, jak pani słyszy
wyraz, słowo Niemcy. W Polsce to jest jeszcze tak, dla słów Niemcy jako naród, Niemcy jako kraj, po niemiecku to są rozróżnienia. Zebraliśmy, można było 3 odpowiedzi udzielić, czyli razy 1000, miałam prawie 3000 odpowiedzi i pogrupowałam je w takie kategorie. To są odpowiedzi Polaków, tak ogólnie zawsze odpowiedzi Polaków będą na niebiesko. Pogrupowałam je, a może inaczej, koledzy jeszcze w roku 2000 grupowali je w takie kategorie, żeby trochę lepiej zrozumieć, co właśnie Polacy myślą o Niemcach i Niemczech. I jakie to są kategorie? To są kategorie związane bardzo z historią, to tą tragiczną historią. Tutaj mam akurat porównanie tych ostatnich lat, jak to się zmieniało. Jak widać, aż co czwarte skojarzenie Polaków z Niemcami to jest skojarzenie związane z historią. Za chwilę pokażę, co się kryło w tych kategoriach. Później to jest taka kategoria neutralna, kraj, sąsiad, państwo obok nas, granica, kraj dobrobytu. Tak jak mówię, za chwilę pokażę, co się tutaj kryje, aż na końcu turystyka i kultura. A co się kryje pod tymi kategoriami? Jeżeli patrzymy, to są cytaty, to są już nieprzerabiane przeze mnie wypowiedzi, czyli co rzucają respondenci, jak słyszą to słowo. No w kategorii okupant, historia, najeźdźca, to są zbrodniarze, III Rzesza, Powstanie Warszawskie, ofiary, Hitler, Żydzi, niemieckie obozy zagłady, Holokaust, getta, zniszczenia. To była bardzo liczna grupa. Te tutaj wybrałam oczywiście przykłady, one się bardzo często w różnych konfiguracjach powtarzały. W kategorii kraj, to tak jak mówię, to są już takie bardziej neutralne, ciężko im przypisać jednoznacznie znaczenia, czasami bardziej pozytywne czy negatywne, ale zwykle to jest po prostu kraj, sąsiada, społeczeństwo, naród. Jeżeli mówimy o kraju dobrobytu, to jest ten kraj, za którym tęskniliśmy przez wieki, kraj ten na zachodzie. Jestem też bardzo ciekawa, na ile to tak się Niemcy kojarzyli w tym, co pani doktor zbadała, bo ja tu widzę zdecydowaną taką różnicę w badaniach, które zaczęli jeszcze moi koledzy w roku 2000 i które ja prowadzę od 2008 roku. Ta kategoria kraj dobrobytu jest coraz mniejsza, czyli te wspaniałe niemieckie samochody, te świetne autostrady i ten w ogóle dobrobyt, luksus i pieniądze już nie są tak częstymi skojarzeniami, jak były jeszcze przed laty. To pokazuje, że po pierwsze to spojrzenie i zachwyt Niemcami już trochę w Polsce spada, raczej dążymy do takiej już normalności, że to jest kraj, owszem, dobrobytu, ale to nie jest już pierwsze skojarzenie, że tam jest wszystko lepsze, bogatsze i w cudzysłowie fajniejsze. Może dlatego, że nasze autostrady są już też lepsze, a Mercedesy jeżdżą także po polskich ulicach. Natomiast myślę, że to jest ważna zmiana właśnie w tych stereotypach polsko-niemieckich. Kolejną kategorią, albo prawie równą, jeżeli chodzi o liczebność skojarzeń, to są polityka i wzajemne stosunki. Tutaj jest znowu ciekawe, jak to się zmienia, bo na przykład teraz i sprzed 3 laty to jest Angela Merkel, no oczywiście takie aktualne tematy jak uchodźcy, terroryzm, migracja, tematyka europejska, ale także takie pozytywne sformułowania jak sojusznik Polski, przyjaciel, no i ten wróg numer 1, ktoś, kto ma na nas zbyt wielki wpływ, czyli wybitnie negatywne skojarzenia. I mamy te troszeczkę mniej liczebne grupy, to jest rynek pracy, też kiedyś grupa bardziej liczna, czyli skojarzenia z polską migracją do Niemiec i podejmowaniem tam pracy, czyli praca za granicą, migracje, konkretne rzeczy typu truskawki, tam Polacy jeżdżą do pracy, ale także dobrze płatna praca. Mamy i znowu to jest coś, co bardziej nam się kojarzy z taką stereotypową kategorią kraj ładu i porządku, czyli tam jest porządek prawa, tam jest ten ordnung niemiecki, dokładność, solidność, porządek, czystość, precyzja, dyscyplina, duże osiągnięcia, tam wszystko dobrze funkcjonuje, jednym słowem. No i na samym końcu mamy turystykę i kulturę, to rzadko się Polakom kojarzy.
My od lat w Instytucie tak się przyjęło, dlatego ja to kontynuuję. Zaliczamy do tego także sport i tutaj Robert Lewandowski jest tym hasłem wymienianym dość często. O wiele rzadziej są już inne rzeczy, no toż jest trudny język niemiecki kategorią, która się pojawia. To jest polski obraz Niemiec i Niemców. Pytani Niemcy odpowiadają w ten sposób. I to już widzą Państwo pierwsze różnice. Na początku turystyka i kultura, najczęstsza kategoria. Przypominam, po polskiej stronie ona była na końcu. Kategorie historyczne, które były w Polsce na początku, stoją tutaj na końcu. I to jest już, jeżeli ja się zajmuję badaniem relacji polsko-niemieckich, dla mnie i dla czytelników takich badań bardzo ważny sygnał, jeżeli my mówimy o relacjach polsko-niemieckich i na co trzeba zwrócić uwagę, że mamy od razu inne skojarzenia, że tak powiem, na wejście. W związku z tym trzeba pamiętać, że rozmowa Polaka z Niemcem, takiego przeciętnego, nie zajmującego się relacjami polsko-niemieckimi na co dzień, będzie z innego gruntu powstawała. I tutaj widzimy wyraźnie, że właśnie, że te kategorie turystyka, kultura i historia zdecydowanie nas różnią. Oczywiście nas, Polaków, może cieszyć, że Niemcy wymieniają Chopina, także właśnie Lewandowskiego. To jest to skojarzenie, które nas zdecydowanie łączy. Robert Lewandowski jest tym nazwiskiem, które się pojawia po obu stronach. Ja to mówię, podkreślam dlatego, bo to pokazuje, jak bardzo sport i pewne jednostki wpływają na wzajemne postrzeganie. Postrzegam to jako coś pozytywnego. Wiem, że poprzedni piłkarze, bardziej znani w poprzednich latach, typu Podolski i Klose, też dużo robili dla polsko-niemieckich relacji. Teraz, żebym nie przekręciła, czy Klose, czy Podolski, chyba Podolski założył nawet tutaj w Polsce taki ośrodek wsparcia dla dzieci, co robił też w Niemczech. W związku z tym to są te jednostki zbliżające właśnie na poziomie tego społeczeństwa nieelitarnego, w małych miejscowościach robiące tą pracę u podstaw. Natomiast no, co kojarzą Niemcy z Polską? Wspaniałe plaże nad Bałtykiem, piękne krajobrazy, wymieniają konkretne miasta, wymieniają polskie specjały typu kiełbasy, bigos, no i oczywiście wódkę i alkohol. Natomiast co do innych kategorii, mamy tutaj wyodrębniliśmy cechy charakteru, dlatego, bo one bardzo często się pojawiają i stwierdziliśmy, że to trzeba wyodrębnić, bo to jest co dziesiąte skojarzenie, to można uznać za taką grupę, że Polacy są weseli, mają silne więzy rodzinne, towarzyscy, przyjaźni, serdeczni, ale także niesympatyczni, oszuści, gangsterzy, szowiniści. Zawsze jest mowa o pięknych kobietach, kilka jest takich skojarzeń w Niemczech. Kolejna kategoria, te polityka, wzajemne stosunki, no to są znowu bardzo aktualne rzeczy i to też pokazuje, jak społeczeństwo odpowiada na to, co w mediach dominuje. Tutaj mamy dużo skojarzeń w zeszłym roku z państwem prawa, dyktatura, demontaż państwa prawa, stali się antyniemieccy, nie przyjmują uchodźców, ale także dobre relacje gospodarcze, dobra koegzystencja, przyjazne stosunki, czyli pozytywne i negatywne skojarzenia polityczne. Rynek pracy podobnie liczny jak po stronie polskiej, ale tutaj oczywiście trochę inne akcenty, to tania siła robocza, ale pracowici robotnicy, ale także zabierają nam miejsca pracy. No i ta kategoria, która po polskiej stronie nazywana jest krajem ładu i porządku, no z siłą rzeczy musimy po niemieckiej stronie nazwać to trochę inaczej. Nazwaliśmy to kraj bałaganu, bo właśnie tam jest ta słynna polnische Wirtschaft, polska gospodarka w takim negatywnym znaczeniu pojmowana w Niemczech. Jest korupcja. I tutaj zaliczamy też wszystkie rzeczy związane z przestępczością, ale ta kategoria jest coraz rzadsza. Te złodzieje samolotów, te przestępstwa, kradzieże pojawiają się stosunkowo coraz rzadziej, jeżeli chodzi o niemieckie skojarzenia. No i historia. Oczywiście znowu niemieckimi oczami
czyli to jest, trochę są inne słowa, jeżeli już porównujemy konkretne cytaty, no ale mamy II wojnę światową, okupacje, wypędzenia, ale także najnowsza historia, czyli czasy komunistyczne i różne osoby, Willy Brandt, Lech Wałęsa, także pojęcie solidarności. To są skojarzenia, czyli takie pytanie najbardziej podstawowe, które można zadać. Ja teraz Państwu pokażę już coś kroczek dalej, jak postrzegamy Niemcy i jak Niemcy postrzegają Polaków, czyli czy się lubimy. I to jest znowu dla mnie z kategorii, jako analityka relacji polsko-niemieckich, tych politycznych, społecznych, gospodarczych, to ma też olbrzymie znaczenie, dlatego, bo łatwiej się współpracuje z kimś, kogo się lubi. I ta współpraca może być bardziej owocna, w ogóle podjęta szybciej niż jeżeli są to takie uczucia obojętne czy wręcz niechęci wzajemnej. Stąd zawsze jesteśmy ciekawi, jak to widzą oba społeczeństwa. Pytanie, jaki jest pani stosunek do Polaków, Niemców? Odpowiedzi polskie na niebiesko, niemieckie na czerwono, czyli sympatia Polaków do Niemców, sympatia Niemców do Polaków. I każdy ankietowany mógł na skali odpowiedzieć, czy ta sympatia jest bardzo duża, duża, aż do niechęci. I tutaj zsumowałam odpowiedzi bardzo duża sympatia lub sympatia, czyli te pozytywne. Co widać bardzo wyraźnie, jakie tendencje? Przede wszystkim, że niebieskie belki są zdecydowanie dłuższe od czerwonych, tak? Czyli ta sympatia Polaków do Niemców jest zdecydowanie większa, częstsza niż Niemców do Polaków. Te różnice są zdecydowanie duże i to nie jest nowość. Po drugie, widać wyraźnie tendencję po stronie polskiej. Ten poziom sympatii, czyli odsetek osób, które deklaruje sympatię, rośnie. Jeżeli patrzymy na rok 2000, to on rośnie może nie jakoś bardzo skokowo, ale systematycznie. Tutaj zaraz powiem, co się stało, ale generalnie mamy taki powolutki wzrost. Po stronie niemieckiej, jak tak patrzymy, to są wahania na granicy błędu statystycznego, właściwie tych różnic nie ma. To troszeczkę tutaj nam to załamanie oddaje to, co się stało po wejściu Polski do Unii Europejskiej w późniejszych kilku latach. My niestety te badania wtedy nie mogliśmy prowadzić tak często, to też jesteśmy też jako organizacja pozarządowa po prostu uzależnieni od grantów. Jak dostaliśmy grant na badania, to mogliśmy je zrealizować. Dlatego tutaj ten przeskok jest ciężki, bo jest kilka lat przerwy. Natomiast co się stało? Rok 2005 to było tuż po wejściu do Unii Europejskiej. Taki jeszcze pozytywny nastrój w relacjach polsko-niemieckich. Niemcy, adwokat Polski na drodze do Unii. Po 2005 zaczęły być wymiatane spod dywanu te wszystkie problemy, które tam skrzętnie zamietliśmy, żeby dążyć do tego celu polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Pojawiały się kwestie historyczne, pojawiła się Państwu na pewnie gdzieś kojarzona przez Państwa Erika Steinbach z żądaniem pobudowania centrum przeciw wypędzeniom. Pojawił się Nord Stream 1. I w Polsce od 2005 do 2007 rząd Prawa i Sprawiedliwości, który dość negatywnie wypowiadał się o Niemczech, raczej te relacje polsko-niemieckie nie były bardzo ścisłe, była dość dużo negatywnej retoryki i to zadziałało na percepcję społeczną. Po pewnym czasie to znowu zostało odbudowane. Natomiast no, ciekawi jesteśmy, jak to tu dalej będzie się kształtować. Ale myślę, że te różnice są ciekawe i jak bardzo Niemcy i Polacy się różnią. Jeżeli popatrzymy na tą skalę niechęci, czyli tą drugą część skali, widzimy natomiast, myślę, też coś, co jest bardzo istotne, że niechęć wobec Niemców deklaruje mniej więcej co dziesiąty Polak. Niechęć albo dużą niechęć. Ta skrajna odpowiedź jest raczej rzadka. Natomiast Państwo powiedzą, no dobrze, ale co się dzieje w tej grupie? Tu jest 11, tam było 56, tak samo po stronie niemieckiej, to nie daje 100%. Tam jest ta środkowa kategoria ani sympatia, ani niechęć. I myślę, że to jest też ta kluczowa kategoria, która
i socjologów zajmuje, ale także badaczy, którzy zastanawiają się, co robić w relacjach polsko-niemieckich, bo można powiedzieć, no to jest taka neutralna kategoria. Czyli dobrze, no neutralnie, nie trzeba się kochać, nie trzeba się nienawidzić, można współpracować. Natomiast w tej kategorii może się też czaić polityczna poprawność. No nie chcę powiedzieć, że jestem niechętna, ale no, sympatia to bez przesady. To ja ucieknę sobie w tą środkową odpowiedź. Badani bardzo lubią odpowiedzi środkowe i je wybierać. Albo może to być obojętność. I to już jest niebezpieczne. Zwłaszcza po stronie niemieckiej ta grupa badanych, która wybiera tę odpowiedź, jest duża. I to już jest zastanawiające, bo obojętność to już nie jest neutralność. To już jest takie, co mi tam, nie interesuje się, nie obchodzą mnie. To już gorzej ze współpracą, gorzej z otwartością. I tu zawsze powtarzam, że to jest ta kategoria, ta część społeczeństwa, do której warto docierać z działaniami dotyczącymi relacji polsko-niemieckich, żeby poznawali, żeby ten kontakt, o której też mówiła pani profesor, tak, to jest ta grupa, gdzie ten kontakt z drugim społeczeństwem jest szczególnie istotny, żeby był ten kontakt, żeby oni mogli zmienić nastawienie, bo właśnie w tym pytaniu ta kategoria kontaktu, o której mówiła pani profesor, jest kluczowa. To znaczy, że widać wyraźnie, my stawiamy zawsze pytania, czy był pan, pani już w drugim kraju po transformacji, po 89 roku, bo to widzimy jako taką cezurę, że zna się ten współczesny kraj, a nie kraj komunistyczny. I wyraźnie widać, że po niemieckiej stronie ci, którzy byli przynajmniej raz w Polsce, o wiele częściej deklarują sympatię do Polaków, mają lepszy wizerunek Polski jako kraju, są lepiej nastawieni do polskiego społeczeństwa. Po polskiej stronie, i to jest też ciekawe, o wiele rzadziej to jest, to widać w odpowiedziach. Dlaczego? Ponieważ Polacy generalnie mają też częstszy kontakt z wiadomościami o Niemcach i Niemczech. To znaczy nie trzeba być w Niemczech, żeby dużo wiedzieć i mieć opinię o Niemcach i Niemczech, bo ktoś tam pracuje z rodziny, bo właściwie codziennie coś o Niemczech słyszymy, czytamy, niezależnie od tego, co się czyta. W głównych wydaniach wiadomości jakichkolwiek telewizyjnych słyszymy rzeczy polityczne, na portalach plotkarskich słyszymy plotki o Niemczech, o wypadkach samochodowych, o problemach rodzinnych, ale a wiadomości sportowe są pełne Bundesligi. W związku z tym coś Polacy o tych Niemczech wiedzą, po niemieckiej stronie to jest inaczej i ta rzecz bardzo mocno wpływa na poziom sympatii. No i ostatnia kwestia, którą się chciałam z Państwem podzielić, trochę nawiązuje, myślę, też do badań pani doktor, czyli jak akceptujemy siebie nawzajem w różnych rolach społecznych. To jest takie typowe socjologiczne pytanie, to już nie przez nas wymyślane, bo pozostałe pytania tutaj staramy się też dopasowywać, zwłaszcza inne, do jakichś wyzwań obecnych. Natomiast takie typowe pytanie o dystans społeczny, czyli czy miałaby pani coś przeciwko, żeby Niemiec był pani szefem, bezpośrednim przełożonym w pracy, sąsiadem, zięciem, przyjacielem, bo to pokazuje tak naprawdę, czy ta sympatia faktycznie w rzeczywistości funkcjonuje, chociaż z drugiej strony można nie mieć nic przeciwko, ale nie żywić sympatii. No. Można mieć szefa i mówić, nie mam nic przeciwko, ale nie żywię do Niemców sympatii. Jak wyglądają te odpowiedzi? Po raz kolejny na niebiesko, czyli akceptacja Niemca przez Polaków i akceptacja na czerwono Polaka przez Niemców. Co widzimy? Widzimy tym razem, że te wartości są w miarę podobne. Nie wszystkie, ale tu już ta odległość belek od siebie polskich i niemieckich nie jest drastycznie różna. Różni się, ale nie aż tak bardzo. Po drugie, te wszystkie wartości są raczej wysokie. Mówię raczej, no bo niektóre oczywiście są bardzo wysokie, to jest zdecydowanie ponad 70%, inne zdecydowanie powyżej 50%. To jest no, zasadniczo zdecydowana większość mówi tak, zaakceptowałbym Niemca jako mojego szefa, przyjaciela i tak dalej. No i wreszcie widzimy, że tutaj w takich rolach neutralnych, czyli sąsiad, kolega z pracy, mieszkaniec, te wartości są wyższe niż w takich bardziej emocjonalnych, no przyjaciel, synowa, to już
No to już jest ktoś, kto się styka i mam bardzo duże związki emocjonalne, od którego w jakiś sposób może też zależeć moje życie, takie prywatne, albo życie zawodowe, szef firmy, bezpośredni przełożony, to są już te trudniejsze role społeczne, to już Niemiec będzie mną rządził, Niemiec mi wydaje rozkazy, albo Polak powie mi, co mam robić. Radny to z kolei też ktoś decyduje o tym, gdzie żyję, o mojej gminie. To są już takie trudniejsze do zaakceptowania role, stąd tradycyjnie tutaj ta akceptacja jest niższa. Natomiast najciekawsze jest moim zdaniem, jak to się kształtowało przez lata. Jeżeli chodzi o polskie zmiany w tej kwestii, to jest wyraźne, jak bardzo Polacy zmienili swoje opinie. Proszę zobaczyć te najciemniejsze belki, to jest rok 2000. Zasadniczo, owszem, tu były jakieś ząbki na tych moich belkach są, czyli były pewne zmiany, ale proszę na razie zobaczyć, co się zmieniło od roku 2000 do sytuacji obecnej. Te zmiany są czasami dwukrotne, czyli ta akceptacja, ten zdecydowanie wzrosła, ten dystans społeczny, jak patrzeć od tej strony, zmalał. Zwłaszcza w jakich rolach? Tych bardziej trudnych do zaakceptowania. Zaakceptowanie Niemca jako radnego 20 lat temu to była mniej więcej 1/4 Polaków. Teraz jest to prawie 2/3. Było też troszeczkę więcej sprzed 3 lat. Tak samo jako szefa, tak samo w tych rolach prywatnych, tak jako zięcia czy przyjaciela. Tutaj ta zmiana po polskiej stronie jest zdecydowanie istotna i wyraźna. Owszem, były momenty, kiedy te dane były wyższe. Ogólnie w roku 2013 wszystkie te nasze odpowiedzi pokazywały pozytywniejsze wartości. To był taki rok, gdzie faktycznie w relacjach polsko-niemieckich świetnie się działo, było dużo pozytywnych wiadomości na ten temat i politycznie, i gospodarczo, i społecznie. I to miało znowu wyraz w badaniach opinii publicznej. Po niemieckiej stronie, i tu przepraszam za kolor, dopiero się zorientowałam, niestety źle kliknęłam, ale też jest na niebiesko, to jest, tym razem są odpowiedzi niemieckie. Co widać? Te zmiany są zdecydowanie mniejsze. Proszę zwrócić uwagę, te różnice, no kolega z pracy, sąsiad, owszem, no tu 9 punktów procentowych, ale tutaj już tylko 3, czyli na granicy błędu statystycznego, te zmiany od roku 2000, były już zdecydowanie mniejsze. Dlaczego, zwłaszcza w takich rolach? No dla Niemców akceptacja Polaka, cudzoziemca, jako kolegi z pracy, sąsiada, no to była taka codzienność. Oni byli przyzwyczajeni do posiadania różnych cudzoziemców wokół siebie. Dla Polaka to był wyczyn, sąsiad zagraniczny, nie takie coś typowego. No jeszcze Niemiec. Dla Niemca to nie było nic dziwnego, niespotykanego. Natomiast no tutaj z kolei jest te ciekawe, te bardziej role społeczne, gdzie bym powiedziała, że też się liczy osoba samego Polaka, gdzie no właśnie Polak moim zięciem, moją synową. Tutaj zawsze wszyscy mówią, rozróżniaj zięcia i synową, bo to może robić różnicę. Marzę o tym, żeby kiedyś mieć tyle pieniędzy, żeby to wszystko, te wszystkie pytania zadać. Natomiast no właśnie szef, mam się Polakowi podporządkować? Tak, teraz większość Niemców nie ma z tym problemu, chociaż te dane, te wyniki oczywiście nie są takie wysokie jak w tych rolach społecznych. Tutaj widzimy, jak obecnie te relacje funkcjonują na poziomie, które pani doktor zbadała na tym mikrokosmosie i cały już wiek temu. Więc jestem bardzo ciekawa, żeby przeczytać publikację i właśnie się zapoznać, bo to ma oczywiście jakiś wpływ, ale żeby już zakończyć, w tym gronie myślę, że interesuje, tak jak mówię, my patrzymy na różne grupy społeczne, czyli wieś, miasto, możemy wyodrębnić tą kategorię i muszę powiedzieć, że w tych badaniach polsko-niemieckich zasadniczo wieś się nie wyróżnia. To znaczy to, co w wielu innych badaniach przypuszczam, że może mieć znaczenie,
w tych badaniach nie. Dlaczego? Bo polskie społeczeństwo generalnie w tego typu polsko-niemieckich badaniach nie jest mocno podzielone. Preferencje partyjne odgrywają rolę w kwestiach mocno politycznych, historycznych relacji z Niemcami, natomiast właśnie regionalne różnice, nawet wschodnia, zachodnia Polska, północ, południe już nie. Strefy przygraniczne, województwa przygraniczne też się nie wyróżniają aż tak mocno, żebym mogła powiedzieć tezę, zawsze te rejony, regiony przygraniczne się różnią. Różnią się zapewne gminy przygraniczne, ale w takiej próbie nie jestem w stanie tego wyróżnić. Natomiast wieś jako kategoria respondentów w tych badaniach nie mogę powiedzieć, że odgrywa tak różną rolę, jest tak różna, żebym mogła to jakoś podkreślić. To też pokazuje już, jak bardzo pewne rzeczy nas po prostu Polaków łączą, że niektóre rzeczy są dla społeczeństwa już reprezentatywne, a nie tylko dla poszczególnych grup. To tyle z mojej strony. Zachęcam, tak jak mówię, najnowsze badanie z tego roku, już bardziej dotyczące polityki, jest też na naszej stronie Instytutu Spraw Publicznych. Zachęcam także te badania z zeszłego roku, jeszcze szersze, więc zainteresowanych odsyłam. Wszystko jest dostępne bezpłatnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani doktor i dziękuję paniom za trzy znakomite wystąpienia, które mają charakter komplementarny. Mówią o jak gdyby różnych stronach zagadnienia, które jest przedmiotem naszej dyskusji. Tu pani profesor zaczęła od pewnej refleksji historycznej, teoretycznej, takiej porównawczej. Z kolei pani Elwira przedstawiła nam to, co jest treścią główną i tą alchemią metodologiczną badań historycznych, tak to chciałbym nazwać. A pani doktor Łada z kolei, jak to wygląda współcześnie, to muszę powiedzieć, słuchałem z wielkim, wielkim zainteresowaniem, wręcz fascynacją. I proszę państwa, teraz mamy trochę czasu na dyskusję. No więc można oczywiście zadać pytania tutaj obecnym osobom, które występowały w panelu, bądź skomentować. Pan profesor Jacek Raciborski. To może skorzystam z mównicy, bo chciałem wypowiedzieć się w dwóch porządkach. Najpierw w takim porządku uroczystości związanej z wręczeniem nagrody i chciałem właśnie pogratulować pani doktor Elwirze Wilczyńskiej tej nagrody. No przede wszystkim najpierw napisania książki, później, że została wydana i że została nagrodzona. To nie jest przecież oczywiste. Wydanie jest łatwiejsze niż uzyskanie takiej nagrody. I tu rozwinę tę myśl, bowiem chciałbym, żeby pani doceniła, jak ważna to jest nagroda. To jest nagroda Fundacji na rzecz Rozwoju Rolnictwa, która jest fundacją długowieczną, jak na polskie warunki, i nieliczną, która jest fundacją z prawdziwego zdarzenia, bo mamy w Polsce sporo fundacji takich nastawionych przede wszystkim na dobro personelu fundacji. Ta jest zupełnie inna. To jest fundacja, która jest zorientowana na cel, gospodarna, oszczędna wręcz i stale właśnie myśląca o tym, że żeby wnosić czy czynić trwałe i ważne rzeczy. Kierowana przez panią Monikę Szymańską. I to jest pierwszy powód, dla którego powinna być pani dumna z tej nagrody. Drugi powód, że nagrodę przyznała kapituła złożona z bardzo rozpoznawalnych, znakomitych uczonych pod kierunkiem profesora Wilkina, członka Akademii Nauk. To jest pierwsza postać polskiej ekonomii. I uzyskanie nagrody od takiej kapituły jest bardzo wielkim osiągnięciem, albowiem jest sporo nagród przyznawanych w takich niejasnych okolicznościach, często za opłatą tego, który się o nagrodę ubiega. Znaczy to jest, więc to jest powód
bardzo ważny, by pani tę nagrodę szczególnie ceniła. Trzeci powód dumy z nagrody, że recenzentami pani pracy była pani profesor Bukraba Rylska i Roch Sulima. Znów to są dwa pierwsze nazwiska w socjologii, a wiem co mówię, bo to jest mój obszar. No i wreszcie może być pani dumna z pracy, dlatego że wydało ją wydawnictwo naukowe Scholar, ale nie, tu nie będzie samochwalstwa. Będzie podkreślenie, że to oznacza od razu wysoką punktację. Może ma pani 80 punktów w punkcie wyjścia, a może pani jako praca nagrodzona ubiegać się o indywidualną ocenę za i mieć uzyskać 200 punktów w tych przyszłych procedurach ewaluacyjnych. To jest jeszcze taki powód. W wydawnictwie zajmował się koordynacją wszystkich prac związanych z publikacją pani pracy redaktor Żebrowski, germanista z pierwszego wykształcenia, więc miała pani szczęście we wszystkich możliwych wymiarach. I to tyle w porządku wydawcy. Natomiast teraz chciałem w porządku dyskutanta, odnosząc się do wypowiedzi profesor Bukraby Rylskiej. Otóż bardzo mi się podobała krytyka tej perspektywy psychologicznej w ujęciu zjawiska stereotypów, znaczy, która rzeczywiście w pełna zgoda nadmiernie łączy pojęcie stereotypu z uprzedzeniami, ksenofobią i tak dalej. Podczas gdy w naszej socjologicznej tradycji stereotypy mogą być neutralne. Ja wprawdzie bym i chciałbym tutaj poznać twoją opinię, jednak bronił czy kładł nacisk, że to są jednak uproszczone definicje sytuacji, uproszczone obrazy. A w związku z tym to ujęcie Hałasińskiego, które przywołałaś, wydaje mi się za szerokie. To znaczy, żeby jednak podkreślając, że stereotyp może być neutralny, jak na przykład stereotypy zawodowe. Niektóre stereotypy zawodowe są neutralne, na przykład, że nauczyciele to robią to, a to, a lekarze to i to i tak dalej. Znaczy z nauczycielami to teraz było to przedmiotem jakby sporu politycznego, więc te stereotypy też mogą się jakoś zmieniać. To takie właśnie, znaczy głos w obronie tradycyjnego pojęcia stereotypu raczej w duchu Lipmana, a jednak bez tych rozszerzeń, że to jest taka użyteczna, funkcjonalna teoria w pigułce w rzeczywistości i że to powinniśmy tak akceptować właściwie, znaczy my musimy akceptować, bo to rzeczywiście są takie pigułki, takie teorie w pigułce, ale jednocześnie trzeba stale podkreślać, że to są uproszczenia. Natomiast w prezentacji pani doktor o tych stereotypach właśnie polsko-niemieckich, bardzo to interesujące, zwróciłem uwagę, że niechęć Niemców właściwie to jest stała. Tak od 2000 roku z jednym, niechęć do Polaków, z jednym odchyleniem w 2016 roku. Ogólna niechęć, ale nawet taka do syna, do synowej ewentualnej, do zięcia wzrosła gwałtownie w 2016. Dlaczego? No, to jest jednak skutek zmiany politycznej w Polsce, jak sądzę. Znaczy PiS i takiej polityki, która nie mogła, takiej agresywnej polityki, która nie mogła zyskać uznania w społeczeństwie niemieckim. Kwestia uchodźców, tej takiego manifestacyjnej ksenofobii. I to było gwałtowne. Ale później, proszę państwa, zwróćcie uwagę, prawie wszystkie te wskaźniki wróciły do takiego naturalnego stanu, ta niechęć. Znów jest tam 23-4%. Tyle mniej więcej jest od 2000 roku. Natomiast w przypadku Polaków mamy do czynienia z prawie z trendem pozytywnym, mniej tych uprzedzeń Niemcy są, ta niechęć jest radykalnie mniejsza niż w 2000 roku. Zastanawiam się dlaczego i to jest hipoteza do dyskusji. Czy to odchylenie wydaje się wyjaśniać rząd ten 2016 rok, a później następuje jakby powrót do pogodzenie się
sytuacją, czy uzwyczajnienie sytuacji. PiS został jakby uzwyczajniony w opinii Niemców. Natomiast skąd ta trwała różnica w niechęci, ta asymetryczność? Otóż wydaje mi się, że ta stabilność w przypadku Niemców bierze się z tego, że to jest stare społeczeństwo. Nie w znaczeniu struktury demograficznej, tylko starej, ciągłej wspólnoty politycznej. Natomiast na tym tle ta zmiana duża, szybka w przypadku polskiego społeczeństwa świadczyłaby, że być może, że społeczeństwo polskie jako wspólnota jest ciągle młodym społeczeństwem i nawet tak zjawiska długiego trwania, jak właśnie obrazy innych grup etnicznych, stereotypy, mogą się zmieniać znacznie bardziej dynamicznie. I to jest prośba właśnie o komentarz do tej tezy. I jeszcze raz gratuluję pani Elwirze i dziękuję. Bardzo dziękuję. To było bardzo wartościowe uzupełnienie i parę znaków zapytania. Tutaj będzie możliwość odpowiedzi, ustosunkowania się do wypowiedzi pana profesora. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania może albo uwagi, komentarze? No jeśli nie, to może poproszę panie o ustosunkowanie się do tych uwag, które przekazał profesor. Nam włączyć, tak? Proszę państwa, drogi kolego, rzeczywiście tutaj ja dlatego przypomniałam te różne inne koncepcje, ponieważ wydaje mi się, że w nauce powinniśmy nie tylko uprawiać naukę intensywnie, to znaczy rozciągać ją na badanie nowych obszarów rzeczywistości, jak gdyby wypełniać treścią empiryczną, ale też ekstensywnie, to znaczy rozwijać samą naukę. A jednym ze sposobów rozwijania samej nauki jest obracanie się w kręgu różnych koncepcji. Przy czym ja mam taką słabość, że traktuję te, które już wyszły z mody bądź są chwilowo zapomniane, jako koncepcje niezwykle wartościowe, do których warto wracać, aby je ponownie przetestować, aby one były w obiegu i aby ten obieg nie był jednolity. No, dlatego właśnie przypomniałam, skontrastowałam te koncepcje Lipmana, Hałasińskiego, tutaj profesora Benedyktowicza, no, z taką wersją, z którą mamy dosyć często, bo może najczęściej do czynienia w naukach społecznych, a która wydaje mi się zbyt uboga i jeżeli jest na zasadzie niemalże wyłączności, no to cierpi na tym nauka, nasz ogląd świata. Na pewno można dyskutować nad tą koncepcją Hałasińskiego, ale no, aby ją poddawać dyskusji, trzeba o niej sobie przypomnieć i do niej sięgnąć. Gdybyśmy zostawali tylko w kręgu jednej, no to tutaj przywołam takie znane, chociaż mocne określenie Imre Lakatosza, filozofa, metodologa nauki, który mówi, jak się zajmujemy ciągle czymś w jeden sposób, to grozi nam, że zaczniemy uprawiać zdegenerowane programy badawcze, prawda? One się wyrodzą w coś, co już nas nie wzbogaca teoretycznie. Powielamy pewne schematy. No więc dlatego szukajmy różnych inspiracji, no zwłaszcza tych rodzimych, bo to jest ta wartość istotna. I druga moja uwaga, kiedy słuchałam wystąpienia tutaj pani doktor z Instytutu Spraw Publicznych, przypomniała mi się pewna obrona na naszym wydziale sprzed lat, Jacku, która dotyczyła też wzajemnego postrzegania się Polaków i Niemców. I tam mnie, no podobne były też te rozkłady i tam mnie uderzyła odpowiedź habilitantki, takie wyjaśnienie na pytanie pierwsze. Co zrobić, żeby Polacy mieli lepszy obraz Niemców? No Polacy powinni porzucić stereotypy, uprzedzenia, stać się bardziej otwarci, tolerancyjni i tak dalej. A co zrobić, żeby Niemcy mieli lepszy stereotyp Polaków? No Polacy powinni się zacząć zachowywać lepiej, nie kraść samochodów, prawda, i tak dalej. I uderzyła mnie ta dysproporcja, ten brak symetrii, ta niekonsekwencja badawcza. Więc no, takie miałam właśnie tutaj przypomnienie z tych naszych wspólnych zapewne doświadczeń sprzed lat, że w tej problematyce można również zwrócić uwagę na to, jak badacze do tego podchodzą i co im się no, wymyka między wierszami. To tyle mojego komentarza. Dziękuję. Też dziękuję. Pani doktor może chciałaby coś? Bardzo proszę.
pani doktor Agnieszka Łada. Dziękuję, dziękuję za komentarze i pytania. Zdecydowanie, czy pana wyjaśnienie o roku 2016 zdecydowanie tutaj podzielam całe badanie. To było bardzo duże badanie, to było bardzo szerokie, różna ilość pytań. Duża ilość pytań, ale także różnorodne, pokazywały właśnie takie tąpnięcie, dokładnie tak tłumaczone. Ja robiłam to badanie na początku 2016, przypomnijmy, zmiana władzy w Polsce, końcówka 2015 i w Niemczech to było bardzo mocno wzięte pod uwagę w mediach i badania postrzegania ogólnie no są też pokazują także to, co się dzieje w mediach, bo jednak to z mediów nasi badani czerpią wiedzę i w mediach temat Polski, Polaków, polityki polskiej był bardzo obecny w tym czasie i bardzo negatywnie. Teraz możemy dyskutować, czy sprawiedliwie, niesprawiedliwie, subiektywnie, obiektywnie, tak? To jest na inną dyskusję, natomiast był wizerunek bardzo negatywny. I stąd ten spadek był stosunkowo łatwo do wytłumaczenia właśnie tym, co się działo wtedy w dyskusji niemieckiej o sytuacji w Polsce. I faktycznie teraz to wróciło do tej normalności, ja też podkreślam, że to nie jest ta niechęć, specjalnie wróciłam do tej strony, dlatego, bo to nie jest jakaś bardzo duża niechęć, tak? To nie są jakieś odsetki, które, nie wiem, powyżej 50%, ale mimo wszystko znaczne, tak? Wyższe zdecydowanie niż w Polsce. Teraz wróciła do takiej normy i tegoroczne zwłaszcza badania mi pokazują, na ile jednak no właśnie to, co się dzieje w dyskursie publicznym, wpływa na opinię publiczną w Niemczech przede wszystkim. Bo Niemcy, i to właśnie trochę odpowiadając też na ten wątek, który pani profesor zaczęła, bardzo o wiele mniej wiedzą o Polsce i Polakach. Jak mnie się pyta, co zrobić, żeby ten stereotyp był bardziej poprawny, czy w tym bardziej moim analitycznym, politycznym dyskursie, co zrobić, żeby w ogóle się lepiej zrozumieć, lepiej współpracować, a to ja mówię zawsze, no Niemcy muszą wiedzieć więcej o Polsce, czyli ten niemiecki aktywizm tu jest wymagany, a co powinny zrobić te osoby, które decydują, dają pieniądze, mają jakąś władzę, no zachęcić do tego, umożliwić, wpływać na tę debatę, bo od tego właśnie zależy później też opinia publiczna i to właśnie widać, że jak Niemiec mało wie, coś usłyszy, nagle usłysza dużo i negatywnie, to się bardzo odbija w badaniach opinii publicznej po niemieckiej stronie, po polskiej stronie mniej, ale w niektórych badaniach, w niektórych pytaniach też widzimy, jak ten jest też spadek opinii pozytywnych, zwłaszcza niemieckiej polityce. On nie jest gwałtowny. Tak tu 3 punkty procentowe, później 4 punkty procentowe, ale tak w skali 4 lat to już mamy konkretną zmianę. Właśnie, bo tutaj ten odbiór Niemiec jest związany z tym, że wiemy więcej, mamy więcej źródeł informacji. Jeżeli słyszymy raz, że Niemcy są ważnym partnerem, raz, że są za bardzo dominujące, raz, że musimy wspierać relacje gospodarcze i otwieramy fabrykę Mercedesa i jest świetnie, później słyszymy, że trzeba zażądać reparacji, a później mówimy, że no, wspaniały niemiecki zespół przyjechał do Polski, to tak nie do końca wiedzą Polacy, co myśleć, ale mają też swoje doświadczenia osobiste i one wpływają na opinię Polaków o wiele bardziej niż Niemców, bo ich te doświadczenia są po prostu mniejsze, chociaż oczywiście bardzo dużo stosunkowo Polaków żyje w Niemczech, ale to tak nie wpływa aż mocno na obraz, ich obraz Polski, jak to doświadczenie osobistego pobytu tutaj, czy wiedzy o kraju sąsiada, więc to ma na pewno wpływ i tutaj dla mnie to jest właśnie kluczowe, żeby porównywać tę opinię publiczną z tym, co się dzieje w dyskursie politycznym i publicznym, bo to bardzo tutaj wpływa na wyniki. Ale bardzo, bardzo się cieszę, że mogliśmy zorganizować to konwersatorium na bardzo ważny temat. Stosunki polsko-niemieckie i w przeszłości, w dość odległej historii, jak i współcześnie, są niezwykle ważne i dyskusja o tym, zastanowienie się, co zrobić, żeby było może lepiej w tych stosunkach, jest ustawicznie niezwykle ważne. Ja tutaj, zanim powiem coś o moich takich osobistych refleksjach dotyczących polsko-niemieckich stosunków, chciałem pokazać pierwszą książkę nagrodzoną w naszym konkursie. To było 10 lat temu, książka Krystiana Połomskiego,
Miejsce i przestrzeń. Krajobraz w doświadczeniu mieszkańców Bieszczadzkiego Parku Narodowego. To była też książka o losach ludzi przemieszczających się, bo to jest obszar, gdzie Łemkowie, Bojkowie, Żydzi, Polacy, Rusini mieszkali i wojna i te wszystkie historie powojenne, również akcja Wisła, sprawiły, że ludność została tam niezwykle wymieszana. I to jest bardzo, bardzo ciekawy obraz tego, co ludzie myślą właśnie o historii, o tych przemieszczeniach, o swoich sąsiadach, a więc w jakimś sensie też troszeczkę nawiązuje do tego, czym jest nagrodzona praca. Ja się urodziłem na ziemiach zachodnich, które należały przed wojną do Niemiec, w małym miasteczku. Urodziłem się 2 lata po wojnie, ale jeszcze wtedy było sporo Niemców, którzy mieszkali tam. Na przykład mój poród mnie był odebrany przez niemiecką akuszerkę. To mi mama zawsze potem przypominała z wdzięcznością. Zresztą wobec tej pani, która w zasadzie kilka tygodni później już wyjechała. I tam było takie zderzenie grup ludności, 2 grup ludności wygnanych. Z jednej strony tych, którzy rodzice przemieścili się z Wileńszczyzny, gdzie się urodzili, gdzie mieszkali, z tymi, którzy musieli się przemieścić z kolei do Niemiec. I muszę powiedzieć, że z tego, co pamiętam, te stosunki były niezłe. Takie czasami wręcz przyjazne. Rozstawali się, no, obie strony rozumiały taką historyczną tragedię sytuacji, która się wtedy pojawiła. Drugie to było małe miasteczko otoczone terenami rolniczymi. Ja tam bardzo wiele, wiele czasu spędziłem. Miałem tam swoich krewnych w okolicy. Tam był podziw dla gospodarności Niemiec, dla standardu, dla tego wszystkiego, co mogli ci, którzy przyjechali z uboższych rejonów, małych gospodarstw, zaniedbanych, słabych ziem, podziwiać. Jakość budynku, pozostawionych jeszcze maszyn, kultury rolnej i tego wszystkiego. Czyli obraz Niemców tam, jak z tego co pamiętam, był dobry. Mówiąc o obrazach. W zasadzie jedynym takim elementem, który przewiozłem z mojego rodzinnego domu do obecnego, w którym mieszkam, tu pod Warszawą, jest poniemiecki obraz, który przedstawia taką reprodukcję szwajcarskiego pejzażu. Obiecuję sobie ciągle, że ja znajdę to miejsce w Szwajcarii, gdzie to zdjęcie zostało zrobione, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ale to nie o to chodzi. Jest to pewien sentyment, bo ja jako małe dziecko miałem to nad łóżkiem. Wpatrywałem się w to. Teraz mam to w swoim gabinecie i tak czasami się zastanawiam, co myśleli Niemcy, którzy mieli też, może nad łóżkiem, nad biurkiem, tenże obraz. To jest taki element pewnej takiej, powiedziałem, ciągłości historycznej, no i taki przypadkowa ilustracja losów, no właśnie, różnych społeczeństw, różnych grup. Ja, proszę Państwa, przyznam, że ubolewam nad takim widocznym, i to było dzisiaj w Pani prezentacji, można było dostrzec, efekty nasilonej, tak bym to powiedział, propagandy antyniemieckiej w naszych mediach publicznych, wśród polityków. To jest coś, co nie służy ani Polakom, ani Niemcom. Uważam, że w naszym najlepszym interesie jest poprawa tych relacji, patrzenia na siebie, no i w miarę możliwości może budowania pewnych przyjaznych, takich dobrych relacji. Jak byłem, moim pierwszym zachodnim językiem był język niemiecki. Uczyłem się go w szkole średniej i na studiach pamiętam, że takim motywem mobilizującym mnie do wzbogacania znajomości tego języka była chęć czytania
w oryginale dzieł Hermana Hessego, jednego z moich ulubionych niemieckich pisarzy. I to, co w tych relacjach, jak gdyby mówię, od momentu prawie urodzenia właśnie tam na tych ziemiach zachodnich w poniemieckim domu, poprzez to, co się działo w szkole średniej, potem zainteresowania, mam też swoją taką nić relacji polsko-niemieckich. Zresztą pracowałem z wieloma ośrodkami naukowymi. Moje wrażenia, moje doświadczenia są jak najlepsze i chciałbym, żeby one były upowszechniane w różnych wymiarach. Dziękując Państwu za uwagę, dziękując przede wszystkim tu Paniom za bardzo inspirujące wystąpienia. Chciałem też zachęcić do propagowania naszego konkursu w swoich środowiskach, bo to jest, wydaje mi się, bardzo pożyteczny konkurs. Owoce tego konkursu są naprawdę wartościowe i z tego się bardzo cieszę. Pani prezes, co jeszcze chciałaby powiedzieć? Zapraszam z tego. Ja również chciałabym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim kapitule konkursowej za te 10 lat wytężonej pracy i za te owoce, które właśnie ten konkurs wydał. I przypomnieć, że czekamy na nowe prace. Ogłoszona jest kolejna edycja tego konkursu i do 31 lipca czekamy na nowe dzieła. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w tym naszym wydarzeniu i zapraszam na lunch. Dziękuję bardzo.